Witam Państwa, jest czwartek, 14 maja, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 8 osób zakażonych chińskim koronawirusem. We wtorek zmarło 28 osób, wczoraj 23. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 869 osób. Wczoraj resort poinformował o wykryciu 322 zakażeń chińskim koronawirusem, z czego ponad połowa to zakażenia na Śląsku. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano już ponad 17 400 zakażeń. Wyzdrowiało prawie 6700 osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już prawie 300 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 85 tysięcy zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło 33 tysiące osób, we Włoszech 31 tysięcy, w Hiszpanii i Francji po 27 tysięcy. Wojewoda Śląski apeluje o zaprzestanie hejtu wobec górników. Wczoraj wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wydał oświadczenie, w którym zaapelował o zaprzestanie hejtu wobec górników. Apeluję o zaprzestanie hejtu wobec górników i ich rodzin. Tylko dzięki solidarnym działaniom nie tylko środowiska górniczego, ale i wszystkich mieszkańców naszego województwa w zakresie przestrzegania rygorów sanitarnych będzie szansa, aby zapobiec dalszym zakażeniom, czytamy w komunikacie. Rzeczniczka wojewody Alina Kucharzewska zwróciła uwagę, że z powodu dużej liczby zakażeń w branży górniczej górnicy spotykają się z ostracyzmem w swoich środowiskach i z hejtem w internecie. Na ten problem zwracały też uwagę związki zawodowe oraz Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest właścicielem kopalni w Pawłowicach. Wczoraj liczba zakażonych górników przekroczyła 1200. Łącznie na Śląsku zakażonych koronawirusem jest 4608 osób. Zmarły 164 osoby. NIK krytykuje szkolenie żołnierzy. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z kontroli systemu szkolenia żołnierzy w Wojsku Polskim. Według raportu duża część żołnierzy nie przeszła szkoleń, a podczas tych, które się odbyły, wykorzystywano przestarzały sprzęt i to w niewystarczającej ilości. NIK podkreśla też brak odpowiednich instruktorów. Kontrola dotyczyła lat 2016-18. O wnioskach z kontroli mówi prezes NIK Marian Banaś. Wprawdzie planowanie potrzeb szkoleniowych przebiegało prawidłowo, ale zgłaszane przez jednostki i ujęte w planach potrzeby były zaspokajane zaledwie na poziomie nieprzekraczającym 66% liczby żołnierzy zgłoszonych do przeszkolenia. Oznacza to, że 1/3 żołnierzy nie odbyła szkolenia. W jednostkach szkolnictwa wojskowego brakowało sprzętu oraz urządzeń szkolno-treningowych niezbędnych do prawidłowej realizacji programu szkoleń. Brakowało także podstawowych środków bojowych, takich jak amunicja strzelecka ślepa, ląd prochowy, petardy, ręczne granaty dymne i inne środki pozorcji pola walki. Centra szkolenia dysponowały sprzętem w znacznej mierze starszej generacji lub prototypowym, które odbiegały pod względem warunków technicznych i jakości od tego aktualnie użytkowanego w jednostkach wojskowych. Umiejętności nabyte podczas szkolenia z wykorzystaniem takiego sprzętu nie przystają do wymogów współczesnego pola walki. Więcej o tej sprawie za chwilę w Idź Pod Prąd na żywo. Premier Morawiecki przyznał, że telefon prezydenta Dudy do prezydenta komunistycznych Chin umożliwił sprowadzenie sprzętu medycznego. Premier Mateusz Morawiecki podczas wczorajszej konferencji prasowej stwierdził, że sprzęt medyczny z Chin udało się pozyskać dzięki telefonowi prezydenta Andrzeja Dudy do komunistycznego prezydenta Chin. Chcę też podkreślić z całą mocą, że to właśnie dzięki sprawnej współpracy z panem prezydentem na wielu polach, na polu gospodarczym, ale też dotyczącym służby zdrowia udało się pozyskać bardzo wiele sprzętu. To telefon pana prezydenta Andrzeja Dudy do przewodniczącego Xi Jinpinga, do prezydenta Republiki Chin, był zasadniczym punktem zwrotnym w pozyskaniu bardzo dużej liczby sprzętu, dużej ilości sprzętu medycznego, ochrony fizycznej. Kilka dni temu ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher stwierdziła w rozmowie z dziennikiem New York Times, że Chiny naciskały na polskiego prezydenta, by ten zadzwonił do prezydenta Chin Xi Jinpinga i podziękował za udzieloną Polsce pomoc podczas epidemii koronawirusa. Celem nacisków było według amerykańskiej ambasador wykorzystanie rozmowy w propagandowych działaniach Chin.
Polska miała nie dostać tych rzeczy, dopóki nie zostałby wykonany ten telefon, by Chiny mogły wykorzystać tę rozmowę w celach propagandowych, powiedziała Mosbacher. Chiny chcą podzielić NATO lub Unię Europejską. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas telekonferencji Wspólny kryzys podejście Polski do pandemii zorganizowanej przez waszyngtoński think tank Centrum Europejskich Analiz Politycznych stwierdził, że relacje polsko-chińskie są dobre i przyjacielskie. Zaznaczył jednak, że Polska jest świadoma wyzwania, jakie Chiny tworzą dla Zachodu i zachodnich demokracji. Stwierdził, że warto utrzymywać relacje z Chinami, ale z wiedzą, że państwo to tworzy strategiczne wyzwanie dla Unii Europejskiej i Zachodu. Musimy być zjednoczeni na Zachodzie, by być skutecznym w naszej polityce wobec Chin. Istnieje niebezpieczeństwo, że Chiny chcą podzielić Unię Europejską lub NATO, powiedział minister Czaputowicz. Prostytutka w ABW. Portal Onet ujawnił, że jeden z funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze Szczecina zaprosił do budynku agencji prostytutkę. Spotkanie odbyło się w pomieszczeniu, w którym znajdują się niejawne informacje, m.in. dane osobowe agentów i procedury alarmowe. Spotkanie miało odbyć się pod koniec października zeszłego roku w godzinach nocnych. Prostytutka miała przyjechać do budynku delegatury ABW taksówką, która później ją odebrała. Po ujawnieniu wizyty naczelnik delegatury polecił zabezpieczenie monitoringu i wszczął postępowanie dyscyplinarne. Poinformował też swojego przełożonego, dyrektora delegatury ABW w Gdańsku i polecił zawiadomienie inspektoratu ABW w Warszawie. Jak podaje Onet, dyrektor ABW w Gdańsku wydał polecenie, aby nie zabezpieczać monitoringu i nie informować o całym zdarzeniu inspektoratu w Warszawie. W związku z tym nie przeprowadzono postępowania dyscyplinarnego, nie zweryfikowano też tożsamości kobiety ani kierowcy, który ją przywiózł. Źródła Onetu podkreślają, że to kolejna podejrzana sytuacja związana z gdańską delegaturą ABW. W połowie 2019 roku do gdańskiej delegatury dostał się obywatel Rosji, który przez ponad godzinę znajdował się w budynku ABW, zanim służba ochrony spostrzegła, że jest to osoba niepożądana, stwierdził informator Onetu. Dziennikarze Onetu podkreślają, że informacje o wydarzeniach w ABW potwierdzili w trzech niezależnych źródłach. Komunistyczne Chiny grożą Francji za współpracę z Tajwanem. Komunistyczny rząd chiński zażądał od Francji anulowania zawartego z Tajwanem kontraktu zbrojeniowego. Umowa obejmuje modernizację użytkowanych przez Tajwan francuskich fregat typu Lafayette. Tajpej zakupił francuskie okręty w latach 90. 7 kwietnia tego roku tajwańska marynarka ogłosiła plany ich modernizacji we współpracy z kontrahentem z Francji. 12 maja chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że Chiny wyrażają głębokie zaniepokojenie postępowaniem Francji i sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom w systemach bezpieczeństwa na Tajwanie. Chiny zagroziły, że modernizacja fregat na Tajwanie może skończyć się zniszczeniem relacji francusko-chińskich. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w odpowiedzi komunikat, w którym oświadczyło, że Francja przestrzega zobowiązań uzgodnionych z Tajwanem i nie zmieniła swojego stanowiska od 1994 roku oraz że w obliczu kryzysu COVID-19 całą uwagę i wysiłki należy skoncentrować na walce z pandemią. Chiny rozpoczynają manewry wojskowe. Dzisiaj Chiny rozpoczynają wielkie manewry wojskowe. Ich początek ma miejsce na kilka dni przed rozpoczęciem drugiej kadencji prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen. Manewry odbędą się u wybrzeży położonego niedaleko Pekiny miasta Tangshan. Mają potrwać 11 tygodni, czyli dłużej niż standardowe ćwiczenia, ponieważ Pekin chce nadrobić czas stracony przez epidemię. Zakończą się 31 lipca. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00. Na teraz zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo. Czwartek, 14 maja. Witam Państwa, nazywam się Tymoteusz Chojecki. Zapraszamy na program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Dzisiaj mieliśmy problemy z siecią, także przepraszamy za to opóźnienie. Program
jest bez serwisu, ale na naszym kanale na YouTubie możecie go oczekiwać potem w godzinach popołudniowych już w całości z serwisem informacyjnym. My zaczynamy od tematu wojskowego. Pancerny Banaś znowu uderza. Dzisiaj mamy raport o... Przepraszam, bo z tej strony już słabo słychać, także wyżej troszeczkę. Raport o szkoleniu w wojsku. Mamy raport Najwyższej Izby Kontroli o szkoleniu podoficerów i szeregowych w jednostkach szkolnictwa wojskowego. Jest druzgocący dla resortu obrony narodowej. Opisuje absurdy i braki w wyposażeniu. Brakuje symulatorów, ślepej amunicji i instruktorów. Programy są przestarzałe, a nauka w ośrodkach szkolnictwa wojskowego to niekiedy fikcja. Alarmuje jak Rzeczpospolita. Media piszą o tym. Onet zaczęła Rzeczpospolita. Raport jest rzeczywiście dosyć mocno przerażający. Szkolenie to jest to, co powinno z tego zawsze przecież polski żołnierz słynął. Ministerstwo Obrony się do tego odniosło. Ja może jeszcze przytoczę te kwestie takie najbardziej szokujące, nawet to, co mamy w tytule, brak amunicji. Najbardziej uderzają braki środków bojowych. Raport jest za lata 2016-2018, ale skończony został dopiero w zeszłym roku, 2019, także jest troszeczkę dłuższy. Jeśli chodzi o środki bojowe, na przykład brakuje amunicji ślepej, lądów prochowych, petard ręcznych, granatów dymnych. W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych we wszystkich kontrolowanych przez nich kursach w 2016 roku żołnierze nie otrzymali do wykorzystania żadnego naboju ślepego do kałasznikowa zaplanowanych od 400 do 800. Z kolei w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w latach 2016-18 z powodu braku lądu prochowego nie przeprowadzono zajęć z jego użyciem. Też jest kwestia sprzętu, jaki jest używany do szkoleń. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych używa poza tymi nowszymi rosomakami i niektórymi symulatorami większość sprzętu ma powyżej 30 lat. Także jeśli chodzi o, w tym raporcie widzimy, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kadrę szkoleniową, to tam jest 60% powiedzmy planowanych zajęć. Jeśli chodzi o odbyte szkolenia, to też się waha, od 60 do 50% zaplanowanych szkoleń w ogóle się odbywa. Ciekawe jest też, że MON się dosyć szybko odniósł do tego raportu, ale nie daje nadziei na jakąś radykalną poprawę. Ogólnie na pewno MON powiedział, że jest dobrze. No tak, nie do końca powiedział. Wiceminister Obrony Narodowej Sebastian Chwałek w odpowiedzi na tą kontrolę NIK powiedział, że nie można spodziewać się, szybkiej poprawy dokompletowania jednostek szkolnictwa wojskowego i także nie można spodziewać się szybkiego poprawy w brakującym sprzęcie, bo powiedział, że są pewne priorytety, że teraz priorytetem jest doposażenie jednostek ściany wschodniej, w tym tej nowo tworzonej 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Wiceminister Błaszczak z kolei mówi, że ten raport to jest tylko wycinek rzeczywistości i całość jest dużo lepsza. Zmieniamy mikrofony. Że całość jest lepsza, że wojsko się rozwija dobrze, że w 2015 roku, kiedy rząd PiS obejmował władzę, było 95 tysięcy żołnierzy, teraz jest 107 tysięcy żołnierzy zawodowych i 24 tysiące żołnierzy WOT, czyli jest dobrze, tak przedstawia sprawę minister obrony narodowej. Jak skomentujesz cały ten raport, jeśli chodzi o te kwestie rażące, że brakuje nawet ślepej amunicji? Z drugiej strony, jak wiemy, mamy znajomych w Wojskach Obrony Terytorialnej, no to jeszcze 2 lata temu to szkolenie wyglądało dobrze. Oni tam na drugim już zjeździe, bo tam są takie powiedzmy zjazdy, czy nie wiem, zloty to może złe słowo, szkolenia powiedzmy co tygodniowe te na początku, już od razu na drugim było strzelanie i to nie jakoś tam mało tych nabojów, tylko na takie jeden
jedno weekendowe szkolenie przypadało kilkadziesiąt nabojów. No ale tutaj mamy informację z tego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, jakby były, powiedzmy, było państwo, wojsko w wojsku, że są uprzywilejowani i są ci gorsi. Jak zapatrujesz się na taką sytuację? Na początek przywitam serdecznie naszych wytrwałych widzów, że pomimo trudności jesteście z nami. Druga rzecz, chciałem też przywitać wreszcie barwy Republiki Czeskiej wśród naszych flag. To obiecaliśmy, że się pojawią. Mamy też duży egzemplarz, ale jeszcze musimy go gdzieś wkomponować w wystrój naszego studia. Także to jest związane z tym, że bardzo, bardzo wspieramy naszych przyjaciół Czechów w ich walce z dekomunizacją, z pozbyciem się wpływów komunizmu chińskiego i rosyjskiego, z odbudową także moralną społeczeństwa czeskiego. Uznajemy, że w tym naszym obszarze geopolitycznym środkowej Europy, czyli Międzymorza, to właśnie dzisiaj Czesi robią największą robotę, jeśli chodzi o stawianie się komunistom przede wszystkim chińskim i także rosyjskim. Mówiliśmy o politykach czeskich, tego szczebla samorządowego, którzy są na celowniku zabójców rosyjskich. Mówiliśmy o bardzo tajemniczej śmierci marszałka Senatu Republiki Czeskiej. Wszystko to w kontekście wojny z komunistycznymi Chinami. Stąd witam flagę czeską też na naszym pokładzie. Jeśli chodzi o ten raport, to kiedy go czytałem, to stwierdziłem, że czas się zatrzymał. Ja byłem w wojsku w 1988 roku w Olsztynie, potem w Lublinie. I wszystko to, co w tym raporcie jest, to wszystko to było na naszym szkoleniu. Szkolenie na tym takim niewielkim ośrodku poligonowym, to w Olsztynie, polegało na tym, że oficer mówił, a teraz strzelamy, mieliśmy się na przykład tam czołgać, a teraz strzelamy nad wami, wyobraźcie sobie, że tu lecą kule. Nie? Normalnie to się robi w ten sposób, że ślepakami strzela się do nacierającej jakiejś tam formacji, plutonu czy coś takiego, a my mieliśmy sobie to wyobrażać. Potem my jako podchorążowie, czyli przyszli oficerowie, tam dali nam strzelić z kałacha, to rzeczywiście tam chyba 3 strzelania z tego kałacha, o ile dobrze pamiętam, 3 albo 2, w tym jedno seriami. Dano nam 5 naboi i mieliśmy oddać 3 serie. Jakbyś to podzielił? 5 na 3 serie. Widzisz, matematyczna. Trzeba po jednym raz strzelić. To 2 razy po jednym, a potem trzeba na koniec. Nie? Tak strzelaliśmy seriami. Także absolutnie nie doświadczyliśmy tego, co znaczy, a na prawdziwym polu walki strzela się raczej seriami. To w bardzo jakimś takim, można powiedzieć, ciepłym otoczeniu, czy w sensie niewielkim jakimś natężeniu walk można sobie pozwolić na ogień pojedynczy, a tak strzela się zwykle krótkimi seriami. Przynajmniej tak nas w teorii uczono, ale nigdy nie mieliśmy możliwości zobaczyć, jak się zachowuje karabin, kiedy trzymasz go szczególnie w ręku, biegniesz z nim, nie? I jeszcze strzelasz, to w ogóle było poza zakresem chyba nawet szkolenia, bo by sobie krzywdę ludzie tam porobili. Ale najśmieszniejsze, że najtragiczniejsze to było to, co się już działo z naszą bronią, w którą mielibyśmy być później, jako przyszli oficerowie, wyposażeni, czyli z bronią krótką. A to nam tylko dali, żeby złożyć, rozłożyć, tam ewentualnie wyczyścić, tam wycelować parę razy. Ale nie oddaliśmy słownie żadnego strzału. 0 amunicji z broni krótkiej, którą mieliśmy mieć później jako broń etatową już w jednostkach wojskowych. Zresztą, jeśli już poszedłem z tego szkolenia do jednostki takiej już docelowej, ona tam już nie bardzo była liniowa, bo wtedy właśnie to, co teraz mówisz, że tę brygadę, dywizję chyba się powołuje tu na wschodzie,
To wtedy trzecią dywizję niszczono i przekształcano ją w tak zwaną bazę materiałową, to w Lublinie akurat, czyli wtedy tam 30 parę lat temu, no proces był odwrotny, teraz no widzicie, że taka wańka wstańka, ale jeśli chodzi o wyszkolenie żołnierzy, tak jak słyszę teraz, no to było dokładnie wtedy tak samo, czyli z broni krótkiej, którą miałem później na wyposażeniu, nie oddałem ani jednego, słownie ani jednego strzału, czyli ja tam strzelałem wcześniej na strzelnicy, ale jako małe dziecko jeszcze, ale jeśli chodzi o wojsko, to nie miałem w ogóle do czynienia z bronią krótką, a później w jednostce dostałem ją. No, oficerowie w jednostce wiedzieli, że nasze szkolenie tych podchorążych, którzy przyszli, no to jest iluzoryczne, no i nie wiedzieli, co z tym zrobić. No dadzą nam broń z amunicją, to jeszcze sobie krzywdę zrobimy. No i myśleli, jak to zrobić, nie? No to najpierw zrobili tak, że wydali nam broń, ale bez amunicji. Czyli szliśmy na wartę, jako dowódca warty i miałem broń, ale bez amunicji. No to już niebezpieczne, bo mógłby ktoś ukraść, napaść na mnie, zabrać mi tę broń i nie byłoby broni. Po pewnym czasie stwierdzili, że może rzeczywiście to nie jest mądry pomysł, żeby wysyłać podchorążych z bronią bez amunicji, no to stwierdzili, że kabury nam wystarczą. No i jako dowódca tam tej strażnicy, nie, dowódca warty, miałem kaburę, nie, jako główną broń do obrony przed najeźdźcą wszelakim. No to takie szopki widziałem na każdym kroku. Ja oczywiście mówię o najtańszym tym strzelaniu, czyli z broni krótkiej, czy co najwyżej z kałasznikowa. No ale byłem specjalistą, w sensie tym papierowym, od artylerii czołgowej i naziemnej. Jak myślicie państwo, ile razy byłem podczas ostrego strzelania, czy choćby nawet z broni tam, znaczy z tych ślepych, z czołgu, czy jakichś tam haubic, armat, czy armatohaubic. No ile razy, jak myślicie? A miałem być dowódcą plutonu remontowego w artylerii. Nul. Zero. Szkolenie w 1988 roku to była totalna fikcja. Ale szkolenie w 2020 roku, jak się okazuje, chociaż badania, no te to są 16-18. No niech będzie. Okazuje się, że to jest dokładnie ta sama fikcja. Czyli można zmienić nazwę wojska, nie? Wtedy było Ludowe Wojsko Polskie, teraz jest Wojsko Polskie. Ale tradycje pozostały dokładnie te same ruskie ludowe. Wszystko fikcja, wszystko na papierze ma się zgadzać, a rzeczywisty poziom wyszkolenia żołnierzy, a kto by się miał tym tam przejmować? Jest z nami też redaktor Michał Fałek. Witamy cię, Michale. Was, witam państwa. Rozmawiamy o tej sytuacji w wojsku. No, ten raport jest taki miażdżący, można powiedzieć. Tutaj pastor Paweł Chojecki opowiadał o sytuacji z lat 80. w Wojsku Polskim. No, ale ludowym. Wojsku Polskim, tam nie przesadzajmy dzisiaj, z tą polskością. No, ten raport pokazuje, że jakby się niewiele zmieniło. No, ale ktoś powie, no przecież Wojsko Polskie w tym czasie było na misjach w Iraku, w Afganistanie, w Afryce, w różnych, w Jugosławii też jeszcze wcześniej, byłej Jugosławii. No i ci żołnierze, którzy tam byli, przecież zresztą sojusznicy też ich chwalili, często ta jednostka komandosów z Lubińca też ma sukcesy w aresztowaniu różnych tam przywódców Al-Kaidy z tamtych miejsc w Iraku. Także ci polscy żołnierze dobrze się raczej sprawiali na tych misjach. Na początku rzeczywiście były pierwszy chyba w ogóle zgon, z tego co pamiętam, to było przy przejeździe, po prostu żołnierz się postrzelił, bo zaglądał chyba w lufę. Także no, jeszcze bez kontaktu z wrogiem. Jeden, no, ale potem pierwszy już wypadek to był, że chyba w stopę sobie strzelił jeden żołnierz, znaczy, tam na misji. Być może, no, ale w każdym razie z biegiem czasu jednak takich przypadków było coraz mniej, czy już wcale. Wielu żołnierzy zginęło podczas wykonywania misji bojowych, także żołnierze polscy się sprawili, są oceniani przez sojuszników jako raczej dobrze wyszkoleni. Także no, czy ten wycinek rzeczywiście, ten raport rzeczywiście jest jakimś tylko wycinkiem z polskiego wojska, niekorzystnym najbardziej, no i pancerny Marian go wykorzystuje, żeby zaatakować swoich przeciwników politycznych. Czy rzeczywiście to jest obraz wojska polskiego?
można zobaczyć, że rzeczywiście mamy jednostki elitarne, gdzie na pewno żołnierze Gromu, Formozy czy innych jednostek komandosów pewnie strzelają wagony amunicji, a tutaj, jak ten raport pokazuje, 1/3 wojska w ogóle jest nieszkolona. Statystycznie minister Błaszczak będzie mógł się pochwalić, że średnio żołnierze dużo strzelają, no bo są tacy, co strzelają wagon amunicji, a są tacy, co, tak jak wcześniej powiedział Paweł Chojecki, strzelają przez całe szkolenie być może 5 razy w 3 seriach, tak? Rzeczywiście jest kpina niestety i to jest bardzo smutne, że się niewiele zmieniło w armii, z tego co widać, mimo takiego napuszenia i napompowania pisowców, którzy twierdzą, że teraz mamy już naprawdę najnowocześniejszą być może armię w tej części Europy, no bo kupujemy kilka systemów bardzo nowoczesnych amerykańskich, ale po prostu no takie, można powiedzieć, zwykłe liniowe jednostki są niedoposażone, niewyszkolone. To już nieraz o tym mówiliśmy przecież, o problemach polskich fabryk broni, które nie są w stanie wyprodukować znaczących ilości karabinów czy pistoletów, które jeżeli dostają zamówienie z armii czy z policji, to są zawalone i nie są w stanie tego przerobić, a już nie mówiąc o rynku cywilnym, który praktycznie nie istnieje. Ciekawe jest to, że zobaczcie, że powiedziałeś tutaj, wymieniłeś pseudonim pancernego Mariana, tak? Mówimy o Marianie Banasiu, który przecież jest człowiekiem z PiS-u. Czyli jeżeli człowiek z PiS-u, który przecież pochodzi z PiS-u, no owszem, jest teraz na wojence ze swoimi dawnymi przyjaciółmi i mocodawcami, ale jeśli człowiek z PiS-u no taki raport przedstawia, to co by przedstawił człowiek, powiedzmy, obiektywny, czyli ktoś, kto nie jest jakoś tam powiązany z PiS-em, mimo iż teraz się z PiS-em nie lubi. Być może ten stan jest jeszcze gorszy. No właśnie, powiedziałeś, że Polska zamawia, że w polskim wojsku mamy do czynienia z takim rozdwojeniem, że mamy te BWP, tak, jeszcze z lat 60., 70. poprzedniego wieku. Jednocześnie no, mamy już w miarę nowoczesny sprzęt, te samoloty F-16, chociaż to też są, ktoś powie, przestarzałe, no ale mamy dzisiaj informację, że Polska wpłaciła pierwszą transzę za samoloty F-35 w wersji tej A. To są myśliwce, samoloty wielozadaniowe piątej generacji w ramach programu Harpia zakupione. To jest, ocenialiśmy o tym wielokrotnie, mówiliśmy, dobra decyzja. Są to tak, tylko samoloty nowoczesne. Pieniądze poszły, ale ja się pytam, kiedy będzie pierwszy samolot? Pierwszy samolot będzie w roku 25. No ma to przylecieć. No to zobaczcie, my się chwalimy zakupem, no i ja już nie będę dalej komentował. Tak samo było ze F-16, to też zanim one przyleciały do Polski, to minęło dobrych kilka lat, także te rzeczywiście także pierwsze dostawy rozpoczną się w 2024, ale to jest planowana dostawa 6 samolotów, ale gdzie? No nie wiem, chyba nie do Polski. No, pasowałoby, że do Polski, ale one pojadą, wiesz gdzie, z Ameryki do Ameryki. No będą stacjonować rok w bazie amerykańskiej, tam będą nasi żołnierze szkoleni i dopiero po roku pierwsze mają przylecieć do Polski i te oczekiwane 32 samoloty mają osiągnąć wartość bojową w 2028 roku, dopiero za 8 lat. To chcę podkreślić, że mamy jak w czasach komunistycznych, kiedy wchodziły małe Fiaty lub inne samochody, cuda techniki Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, to na pewno Paweł pamięta, jak to było, że się 100 osób zbierało i wszyscy wpłacali raty, a powiedzmy no tylko jedna osoba na miesiąc miała tego malucha, a setna miała no po 100 miesiącach, czyli po 8 latach i być może właśnie to wprowadzają nasi rządzący, czyli wracamy do czasów komuny, wracamy do czasów głębokiego PRL-u. Ja przypomnę, że w latach 30. poprzedzających II wojnę światową myśmy naprawdę mieli bardzo fajne konstrukcje, które miały być na przykład tam pistolet automatyczny, Mors, to miał być, nie wiem, 40. tam któryś rok, pierwszy czy drugi. On już wchodził, w 39. już nie, no wchodził, ale to tam dopiero tam pierwsze i nie wiem, kilka, 50 sztuk tam, no nie wiem, nawet kompanii nie uzbroili w to, ale ja mówię, kiedy miała być przezbrojona armia,
już w dużym zakresie na morsy, no to było chyba 40 któryś tam rok, nie? I tak można by różne dziedziny polskiej wojskowości omawiać, to w latach 40 bylibyśmy naprawdę już prawie supermocarstwem, no tylko wiecie, wybuchła wojna wcześniej, także mówienie, że my kupiliśmy F-35, to jest nadużycie, bo będziemy je mieć za 8 lat w pełni wyposażone i w pełni funkcjonujące. Praktycznie nie wiemy, co się stanie na polu walki w tym czasie. Nie? Może już one będą przestarzałe. Tu się mówi o jakichś bardzo nowoczesnych radarach, takich jakichś związanych z nanotechnologią, na całkiem innych zasadach działających. Także być może te samoloty za parę lat, jeśli by te radary weszły, no to ich ta niewykrywalność już będzie iluzoryczna. Także zobaczcie, że opowiadamy na razie wróżby za 5, a tak naprawdę 8 lat. Także na razie to, co mamy, no to już te MiG-i 29 padają, już tam niewiele ich zostało, a mamy te stosunkowo no, nie tak nowe F-16. To jest konkret i przez najbliższe lata musimy się z tym konkretem liczyć. Dlatego ta flaga amerykańska tu zaraz obok polskiej, bo bez sprzętu, bez armii amerykańskiej, to my jesteśmy na łopatkach już, nawet nie patrząc na to szkolenie, które widać, że od czasów komuny zapyziałej niewiele się poprawiło. Tu, jeśli coś dobrego można powiedzieć, to chyba tylko o tym WOT-ie, bo rzeczywiście tam szli ludzie z innego troszkę naboru, tacy bardziej ze środowisk patriotycznych, z jakichś grup harcerskich, z grup Sokoła, czy różnych takich patriotycznych, czy związanych z wychowaniem i takim szkoleniem militarnym młodzieży. Także myślę, że tam wielu zapaleńców poszło, a to jest myślę, że jedna z ważnych cech żołnierza, że on musi kochać broń, kochać wojnę, kochać bohaterstwo i tak dalej. Wtedy z tego człowieka, dając mu odpowiednie szkolenie, rzeczywiście no, zrobi się dobrego żołnierza. A jeśli to jest człowiek, który myśli, nie mam co w życiu robić, na księdza dobra robota, no ale z tymi kobietami będę musiał kombinować, to może pójdę do wojskowego. Tam też wszystko dają za darmo, tam będę miał wikt i opierunek, a z babami to też będzie można. Tu na przykład oficerowie ABW w Szczecinie to poszli jeszcze dalej, bo stwierdzili, czego oni mają chodzić do burdeli. Nie? Czy nie można zrobić burdelu, że tak powiem, żeby bliżej było? Akurat zrobili burdel w takim pokoju, gdzie są dane wszystkich żołnierzy, znaczy z tych nie żołnierzy, tylko oficerów i agentów ABW. Dodatkowo tam bronię, no ale tam kto by się bronią przejmował, zamknięta w szafie pancernej, przecież nikt nawet nie umie jej obsługiwać, no to tam i ta prostytutka, czy jej Alfons, który ją przywoził, to też przecież nie po broń tam. Ciekawe, że to się działo w październiku 2019, to Onet podaje, a do dzisiaj nie ustalono tożsamości ani tej prostytutki. Kuzynki, przepraszam. Oficer, który ją sprowadził, stwierdził, że to jest kuzynka. Bo on się źle poczuł i ona miała się tak zaopiekować. No ale on twierdzi, że tam znaleziono takie, wiesz, że tak powiem, ślady stosunkowo zażyłej znajomości. O tak czyli powiem. Bardziej na burdel to jednak by wskazywało. Bardziej na burdel, także nie wiem, z kuzynką tak ciężko. Ale może oni te prezerwatywy używali na przykład, żeby wydolność oddechową sprawdzać, nie? Nie wiem, myślę, że... W akademiku różne rzeczy z prezerwatywami się robiło, na przykład napełniało się... Działo się to też wieczorem, też jest kwestia, że tam ta pani wyszła z budynku ABW o drugiej w nocy, także też jest... Czyli już mu się poprawiło, samopoczucie się poprawiło, ale najciekawsze jest, że w ogóle nie rozpoczęto żadnej procedury dyscyplinarnej w stosunku do tego żołnierza, czy tam nie żołnierza, tylko agenta, nie wiem jak się tam nazywa w ABW, to może nam podpowiecie. Ponieważ on miał jakąś zażyłość z kolei z szefem ABW z Gdańska, który nadzorował śledztwo. Nie? No to tak właśnie fajnie jakoś było. No to ja wam powiem inny przypadek. Jeden z, już nie będę mówił jakiej, ale przedstawicieli służb tych wojskowych, nasz widz, pokazał koledze ulotkę ruchu 11 listopada. Tak, źle zrobił,
wiemy, nie ma tego, bo tam wojsko nie może, czy tam te formacje nie mogą działać. To wiecie, co się stało? Za tą jedną ulotkę to było śledztwo. On był na badaniach psychiatrycznych, o mało go ze służby nie wywalili. A zobaczcie, tu kuzynka przyszła, prezerwatywami sobie baloniki puszczali, bańki mydlane z prezerwatyw, nie? Praktycznie cała delegatura w Szczecinie została obnażona z gołą dupą, ja nie wiem, może też ten oficer również, nie wiem, jak to się tam działo. I zobaczcie, nie ma żadnych konsekwencji. W innej z kolei służbie 15 baniek. To w CBA. Wyparowało. Księgowa w torbie, w reklamówce wynosiła tam do spółki z kimś tam, już nie ukazało wiem. To podaje many.pl, ale także z Wirtualna Polska to są informacje, że z kolei ta pani księgowa była hazardzistką. No to już, razem to już, z mężem, no jak hazardzistka. Różne są dane, tu many ten podaje, musi że mieć kuzynkę najpierw na było służbie. 5 milionów, potem 10, potem a się teraz mówi 15. Nawet o 15. To są pieniądze z takiego funduszu operacyjnego. Oczywiście CBA dementuje, znaczy najpierw wiceszef CBA Bogdan Sakowicz przyznał, że w funduszu operacyjnym CBA brakuje. Doszło do nadużyć, ale potem pan Temistokles Brodowski stwierdził, że jakiekolwiek środki finansowe nie zginęły z CBA. Także też tak są te informacje. Śledztwo z Gdańska w Szczecinie. Gdzież jaki burdel serdel? Wszystko, bardzo oni się na różańcu pomodlić przyjechali tam. Ale zobacz też CBS przecież, to z kolei ten pan, jak on się nazywa, ten, który reżyser filmu Polityka, zaraz sobie przypomnijmy, w każdym będzie razie, on też już będzie robił film o aferze podkarpackiej. To jest afera, no właśnie, w której oficerowie CBS prowadzili, ochraniali burdel, a nawet burdel sieć ukraiński, burdeli. Sieć burdeli ukraińskich, to przecież... Ale też tam modlitwy się odbywały. Też tam modlitwy się odbywały, także to były pobożne burdele. Błogosławił sam biskup. Sam biskup i katolicki marszałek. Katolicki marszałek też razem z biskupem i z tymi nieletnimi Ukrainkami odprawiali modły w celu nawrócenia ich z wiary prawosławnej na wiarę katolicką. Chodzi oczywiście o Patryka Wegę, on miał robić, tylko to jeszcze było w czasach przed koronawirusem, ten film o aferze podkarpackiej. Tutaj też przecież o tym mówiliśmy, to już w zeszłym roku, zeznania Dawida Kosteckiego, boksera, też właśnie o tym ujawniał, zresztą dużo o nim, dużo o CBS-u. Dowiedzieliśmy się z tych zeznań. Zamordowany, ale oczywiście on twierdził wtedy, że w tym układzie podkarpackim tam była między innymi zamieszana prokurator, były szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie, ministra sprawiedliwości, pana Ćwiąkowskiego, rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Ty się nic nie dziw, bo to jest bardzo misyjne zadanie rządu katolicko-komunistycznego. No i dlatego oni wszyscy się tam w to nawracanie tych biednych Ukrainek zaangażowali z pełnym poświęceniem i oddaniem na służbie. Też ciekawe, że to przecież w aferze podkarpackiej nie mówiliśmy tam w tym CBS-u o jakichś tam, powiedzmy, pionkach, tylko ten pan, który jest głównym podejrzanym, czy o którym Dawid Kostecki zeznawał, ten Daniel Eś, on był naczelnikiem zarządu centralnego biura śledczego w Rzeszowie, także nie jakąś płotką. To obraz tych służb w Polsce, bo tu mamy tak, ABW, CBA, wojsko. CBS, jeśli chodzi o moralność, teraz mówię, bo wojsko... O moralności wojska. Wojska też mogę coś powiedzieć. Proszę bardzo. Nie będziemy mówić o burdelach, serdelach, no bo takich informacji nie mam, ale mam informacje o uczciwości poszczególnych żołnierzy. Żołnierzy tych zawodowych wyższego szczebla. Okazuje się, że ci ludzie są gotowi honor żołnierza Wojska Polskiego dla 200-300 zł poświęcić, żeby jakiś drobny przekręcik w wojsku zrobić. Wiecie, tam zawsze są jakieś tam te, że tak powiem, w każdej kompanii, jest szef kompanii, ma tam jakiś magazyn, ma różne tam gadżety, to się wydaje, tamto się wydaje, to się sprzeda gdzieś na czarnym rynku i tak dalej. To jest plaga w wojsku, czyli ci ludzie nie potrafią nawet w drobnej sprawie, wiecie, 200-300 zł, oni już honor żołnierza polskiego, że tak powiem, potrafią zbrukać, żeby się o to wzbogacić, nie? Pamiętacie, co Jezus powiedział w tej księdze? Powiedział, jeśli kto nie jest wierny w małym,
Jeśli ten żołnierz, i to jest nagminna praktyka, jeśli on nie potrafi być wierny w małym, to jak przyjdzie do niego później ruski czy chiński agent i zaproponuje mu dużo, dużo więcej, to jak myślicie, co on zrobi? No Jezus powiedział jasno, jeśli ktoś nie potrafi być wiernym w małym, no to i nie powierzy mu się rzeczy wielkiej, bo i tę zmarnuje. Tutaj jeszcze chciałbym zadać wam pytanie odnośnie strategii, bo chwaliliśmy ministra Macierewicza, powiedziałeś przed chwilą, że on chciał stworzył te Wojska Obrony Terytorialnej, to było jego oczko w głowie, ale z drugiej strony ja rozmawiałem z kilkoma żołnierzami z takiej służby zasadniczej, już wieloletnimi ze stażem, oni często narzekali, że tutaj u nas w jednostce no to jest właśnie, nie mamy amunicji często, żeby postrzelać, a WOT ma wszystko, a właśnie żołnierze WOT-u są niewyszkoleni, często nie umieją korzystać jeszcze z tego sprzętu, no a u nas mamy żołnierzy po misjach wieloletnich wyszkolonych. Jak postrzegacie taką ideę, że duża część wojska powiedzmy idzie w odstawkę, a teraz jakaś drobna część będzie uprzywilejowana, to też są przecież żołnierze WOT-u, to nie są żołnierze, którzy na co dzień służą. No i także w WOT-ie na przykład mieliśmy od żołnierzy tam ćwiczących na przykład takie informacje, że gdy żołnierze przyszli na pierwszy dzień do jednostki na szkolenie, wydano im mundury, wydano cały sprzęt warty kilka tysięcy złotych, bo to te polary, przeróżne takie rzeczy i oni po jednym dniu zrezygnowali, wtedy to już jest ich, biorą to do domu, żegnają się z WOT-em, do widzenia, państwo traci kilka tysięcy złotych, także też z tą moralnością tych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej nie jest tak dobrze, nie jest tak różowo. Nie, no ale jeśli złodziejstwo jest, że tak powiem, cnotą całego narodu, no to będzie też cnotą jego wojska, to proste. Michale, jak ty oceniasz ten pomysł ministra Macierewicza, żeby uprzywilejować powiedzmy część żołnierzy, te Wojska Obrony Terytorialnej, im dać wszystko, amunicję i tak dalej, no a reszcie obciąć te fundusze, czy zostawić po staremu, czy to nie doprowadzi do jakichś takich tarć i do tego, że to wojsko będzie rozdwojone samo w sobie? Myślę, że już doprowadziło na pewno do jakichś tarć i do tego, że żołnierze służby zasadniczej, no nie wiem, czy pogardzają, to jest mocne słowo, ale na tyle może właściwie oddające to, do czego doprowadzono. Owszem, dobrze, że WOT powstał, ale to, że WOT powstał kosztem wojska zasadniczego, czy powiedzmy żołnierzy zawodowych, to niestety no, obciąża, jest to kolejna rzecz, która obciąża winą rządy Prawa i Sprawiedliwości. Nie tak powinno być. Wiadomo, WOT jest ważną służbą, to jest coś w rodzaju Gwardii Narodowej, to jest coś w rodzaju żołnierzy, którzy będą bronić własnych małych ojczyzn, chociaż też póki co na przykład nie mogą mieć ze sobą broni, tylko nawet jeżeli, nie wiem, byłaby agresja naszego wschodniego sąsiada, to wtedy co, musieliby się udać po broń do magazynów broni gdzieś tam daleko od swoich miejsc zamieszkania, natomiast de facto też no, ważną, czy można powiedzieć bardziej istotną, bo powinno przynajmniej teoretycznie lepiej wyszkoloną częścią sił zbrojnych, no są wojska zawodowe. Jeżeli one są zaniedbywane, jeżeli tam nie ma szkolenia, jeżeli tam nie ma nowoczesnego uzbrojenia, no to tylko pożałować niestety i możemy się zasmucić stanem polskiej armii. Jesteśmy po prostu bezbronni, a sąsiadów nie mamy przyjaznych nam, tylko są szczególnie sąsiad oczywiście wschodni, mówimy tutaj o Rosji. To jest agresor, to jest kraj, który posuwa się non-stop do różnych prowokacji, do morderstw politycznych zresztą. Na Polakach też takie morderstwo miało miejsce przecież na dużą skalę. Poprosimy teraz o testament żołnierza wyklętego pana Maksymiliana jeszcze z czasów, kiedy polskie wojsko naprawdę znaczyło wiele, kiedy Bóg, honor, ojczyzna to nie było tylko hasło na papierze, tylko rzeczywiście ludzie służący w wojsku wyznawali je całym sercem, także za chwilę ten materiał, ja się z państwem będę już żegnał, a w drugiej części programu porozmawiamy o sytuacji polskich przedsiębiorców. Zapraszam teraz na ten krótkie wspomnienie, testament żołnierza wyklętego. Zalecałbym wam młodym, żebyście byli zawsze otwarci dla swoich rówieśników, a najbardziej posłuszni i grzeczni w stosunku do rodziców, do starszych ludzi, do
nauczycieli, którzy was uczą, przygotowują do życia, na przyszłość. No i jeżeli należycie do jakiejś religii, to też trzeba szanować, bo wyznanie to jest moralność. Jak człowiek w nic nie wierzy, to czyli, że on nie jest wartościowym człowiekiem, bo on może dużo zrobić dobrego, a więcej złego. No tak. Miała Polska biedę, już mówię, z sąsiadami trzema. Zabrali nam ziemię, czy to nie ma Polski, nie ma. Aż nasz biedny naród jedno ściskał pięści, jedno czekał takiej chwili, aż mu się poszczęści. Aż tu huk armatni strząsnął całym krajem. Co to? Wojna, źli sąsiedzi pobili się nawzajem. Zrywa się nasz dziadek za Polskę wojować. Będzie Polska, komendancie, tylko nas poprowadź. A my wojowali w głodzie, po niewierce, bośmy Polsce dali całe nasze serce. Aż wybiła godzina, godzina powstania, ten dzień 11 listopada. To ze szkoły, o to pamiętam, z piątej czy z którejś klasy. Kornelia Chojecka, witam Państwa w drugiej części programu Idź Pod Prąd na żywo. Bardzo dziękujemy za ten materiał. Maksymilian Jarosz, bohater Wolnej Polski, zakończył swoją ziemską wędrówkę. Dzisiaj o 15 jest jego pogrzeb w Piaskach na ręce pani Marianny Krasnodębskiej. Przekazaliśmy kilka słów wspomnienia o panu Jaroszu, które mają być odczytane na pogrzebie. Teraz czas na nas, na młode pokolenie, by dać świadectwo. Jeśli jeszcze nie widzieliście wspomnienia o panu Jaroszu, jest ono jako oddzielny film na naszym kanale. Proszę, podawajcie je dalej. Czekamy na wasze komentarze. Cześć i chwała bohaterom. Myślę, że w takim momencie widać kontrast pomiędzy bohaterami Wolnej Polski, Wojskiem Polskim, jakie mieliśmy jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a jakie mamy dzisiaj. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać w temacie stanu wojska? Rzeczywiście ten przykład żołnierzy, którzy teraz już odchodzą, to już ostatni z nich zostają, to jest pokolenie, którego można by się doszukiwać gdzieś w czasach wielkiej chwały Polski, w czasach Jagiellonów czy później. I rzeczywiście Bóg dał nam to pokolenie. I teraz cały czas zadajemy sobie pytanie, czy współczesna Polska wyda z siebie takie pokolenie. Jesteśmy przy temacie żołnierzy. Powiedzieliśmy bardzo dużo gorzkich słów zarówno o organizacji, tej komunistycznej organizacji Wojska Polskiego, o kadrze komunistycznej Wojska Polskiego, o niedoszkoleniu żołnierzy, o bardzo dużych błędach organizacyjnych, jeśli chodzi na przykład o zwalnianie ze służby tych tak zwanych żołnierzy kontraktowych, którzy przeszli naprawdę w warunkach bojowych, przeszli swoją służbę, a potem praktycznie zostali wyrzuceni z wojska. Ale trzeba powiedzieć jedno takie zdanie, jak gdyby, żeby mieć obraz. W całym tym morzu zepsucia i dziadostwa, jakim jest postkomunistyczne Wojsko Polskie, są naprawdę jeszcze wartościowi żołnierze, podoficerowie, chorążowie i oficerowie. I to, o tym przekonaliśmy się już po fakcie, oglądając film Karbala. On pokazywał, że to niewyszkolone, niewyposażone wojsko. Nie? Oni przecież sami musieli opancerzać swoje pojazdy, oni musieli sami sobie sprzęt kupować, bo mieli jakiś badziew albo coś, albo w ogóle niczego nie mieli. Nie? Także widać, że nie szczędzili swoich pieniędzy, swojej pomysłowości,
A kiedy przyszło, sprawdzam, kiedy przyszła bitwa, którą właśnie ten film pokazuje, no to zdobyli pochwały nawet amerykańskich generałów, amerykańskich oficerów. Niewiele można było o tym mówić i do dzisiaj niewiele się o tym mówi, ale trzeba jasno powiedzieć, że ten duch bojowy jeszcze w polskim społeczeństwie i w polskich żołnierzach nie umarł. Tylko problem, że on nie dostaje właściwej oprawy. Bo teraz niedawno był taki akcja powoływania na ćwiczenia. Też część naszych widzów poszła na te ćwiczenia. No i ja się ich pytałem, no jak to wyglądało? Strzelaliście? Nie. 3 dni. Jakieś durne pseudowykłady mieli i siedzieli i marnowali czas. Z czym młodemu człowiekowi będzie się kojarzyła służba wojskowa w takim? Z nudą! Ze zbijaniem bąków! A on powinien zostać wyprowadzony w pole. On powinien prochu się nawąchać. On powinien, ty, to mi się podoba, to była adrenalina, to była jakieś, sprawdzam, mogłem się wykazać, jakieś współdziałanie z innymi. O, tu zobaczcie, mam taki teamwork. Prezent od rodziny Gazdów. Tu właśnie pokażę. Prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dziękujemy serdecznie. To właśnie jest też to, czego powinniśmy się nauczyć w wojsku. Że moje życie zależy od twojego życia. To zresztą film Karbala bardzo pięknie pokazuje. Także jest szansa, żeby polskie wojsko rzeczywiście błyszczało. Ale to nie może być wojsko komunistyczne ani postkomunistyczne. To musi być wojsko, które wącha proch na co dzień. To ma być wojsko, w którym postawy moralne są nagradzane, a nie człowiek, który jest moralny, jest, że tak powiem, dyskryminowany w tym wojsku. I to ma być wojsko odciążone od tej całej takiego ciężaru tych generałów komunistycznych i tych wyższych pułkowników przeróżnych, wyższych oficerów, których emerytury zżerają główną część budżetu. Tam w wojsku, podobnie jak w innych dziedzinach, znowu socjal rządzi, a nie pole walki. A my teraz przechodzimy do tematu przedsiębiorców. Ja witam serdecznie Grażynę Bryk, przedsiębiorcę z Olsztyna. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również. Jest z nami oczywiście redaktor Michał Fałek, również przedsiębiorca. Michale, czekamy też na twoje komentarze, jeśli chodzi o porady dla przedsiębiorców, a was teraz zachęcamy, żebyście zadawali pytania przede wszystkim do Michała i do Grażyny Bryk. Także czekamy na waszą aktywność, do tego przejdziemy pod koniec programu. Grażyno, ty pracujesz w branży hotelarsko-turystycznej. Jak udało ci się uzyskać pomoc od rządu w czasie pandemii koronawirusa? Pokrótce, ja jestem mikroprzedsiębiorcą i skorzystałam jeszcze z tarczy numer 1. Mikroprzedsiębiorca, tak jak wiemy, do 9 pracowników się okazało, takie przedsiębiorstwo ma mieć. Wcześniej było 10, więc była tu teraz rozbieżność, ale mnie objęło. I w ogóle hotelarstwo, turystyka rzeczywiście jest jakby brana pod uwagę. I na początku, w tej dużej niepewności, poszukiwaniach, wielu dniach wielkich emocji, znalazłam odpowiednie urzędy, gdzie jako przedsiębiorca mogłam się zwrócić i to zrobiłam. Nie było to proste. Nie było to proste, bo gdyby padło od razu, że nie wiem, zakładam ZUS, daje to, to i to, mamy 2 urzędy pracy, miejski i wojewódzki, jest to, to i to, a jeszcze możemy się spodziewać Polskiego Funduszu Rozwoju. Wtedy spokojnie przedsiębiorca mógłby poczekać, chociaż czekanie nie było łatwe, już tak tylko tytułem wstępu, bo jak wiem, w sąsiednich Niemczech na początek już przedsiębiorcy, przynajmniej z turystyki działający w tej branży, otrzymali pieniądze na spokojne przetrwanie najgorszych dni, a potem pewnie już jakieś tam procedury też przechodzili. Nie znam procedur dalszych. To tak by wyglądało wstępnie.
Czyli udało ci się uzyskać w końcu pomoc od państwa, ale z perspektywy już tych kilku miesięcy, jakbyś miała wybrać z jednej strony taką opcję, którą mamy dzisiaj, że przedsiębiorca może uzyskać różnorodną pomoc od państwa, jednak płaci dość wysokie daniny, a z drugiej strony taki scenariusz, że przedsiębiorca nie może liczyć na pomoc od państwa, ale płaci niskie daniny. Która według ciebie opcja byłaby bardziej korzystna? Dobrze, że słyszę to pytanie, bo tak długo, już dziesiątki lat prowadzę przedsiębiorstwo, a tak się złożyło, że właśnie działam zawsze w turystyce i powtarzam, że to, co muszę płacić i coraz więcej płacę i coraz jest trudniej, i chociażby wspominając o tej kwocie sławetnej wolnej od podatku lub jak ja ją nazywam niewolnej od podatku, to gdyby to było wyważone i gdybym była sprawiedliwie obciążana, to nie byłyby potrzebne te wszystkie teraz pomoce w takim stopniu, jakie one są uruchamiane. A więc zdecydowanie przedsiębiorca, ja jako przedsiębiorca wiem, że od początku tylko miałam zawsze dokładane kolejne obciążenia. Będę z uporem maniaka powtarzać. Mam na myśli kwotę wolną od podatku i jak mnie ktoś pytał z młodego pokolenia, czy zakładać przedsiębiorstwo, to od razu mu mówiłam, że nawet jak będzie miał ulgi na początku, to był uprzedzony przeze mnie, to za chwilę wszystkie te rzeczy spadną na niego jak grom z jasnego nieba do opłacenia. Już pomijam strefę wolną od podatków, specjalne strefy we wszystkich miastach, a tam w drugą stronę, tam się nic nie płaci. No to teraz kto ponosi cały ciężar tego nic nie płacenia pozostałych przedsiębiorców z wolnych stref przedsiębiorców? No przecież my. Więc jak teraz mogłam się zwrócić i rzeczywiście się zwróciłam raz w życiu o pomoc, gdzie nie musiałaby być taka, gdyby, mówię, po drodze nie było tych obciążeń, to robię to z czystym sumieniem i tu rzeczywiście, no dostałam tę pomoc, ale robię to z czystym sumieniem, bo płacę w dwójnasób, w trójnasób przez wszystkie te lata. Grażyna, ja jeszcze chciałem cię dopytać o twoją branżę, branża turystyczna na Warmii i Mazurach. No to jest działalność sezonowa. Wiadomo, lato, czy może tam jeszcze część wiosny i jesieni, no a potem jest raczej posucha, jeśli chodzi o klientów, a ty masz pracowników i cały czas musisz ich utrzymywać. Nie mówię tylko o pensjach, bo to zrozumiałe, ale musisz ogromne daniny, jeśli chodzi o ZUS, płacić na tych przedsiębiorców. Czy w ogóle była jakaś rozmowa w waszym województwie, że ze względu na taką sezonowość waszej pracy, żeby na przykład no, jakoś zwalniać z ZUS-u przez tam, nie wiem, 8 miesięcy branżę hotelarską czy ogólnie turystyczną, czy też po prostu niezależnie od sezonu, niezależnie od tego, czy masz dochód, no musisz te horrendalne kwoty na ZUS płacić? Dziękuję za to pytanie, bo to, o czym mówimy, to się dzieje w niektórych krajach rzeczywiście, bierze się pod uwagę sezonowość, a wiadomo, Olsztyn nie jest Krakowem, Poznaniem, Wrocławiem, więc tu by się aż prosiło, żeby coś takiego brać pod uwagę, ale zapomnijmy o takiej kwestii. Tu ja tylko wspominam o kwocie wolnej od podatku, czyli podłączam swoją działalność do wszystkich przedsiębiorców, nie biorąc pod uwagę w ogóle sezonowości i turystyki, a dzisiejszy przykład urzędu naszego miasta to już po prostu mnie położył na łopatki. Mówię o podatku od nieruchomości, więc to ułatwienie to jest jakby, nazwijmy to ułatwienie inaczej, w drugą stronę. Przeżyłam szok i moja koleżanka z innego miasta, gdzie biorą pod uwagę właśnie teraz te trudności wyjątkowe, których nikt nie wziął pod uwagę, że może być zaraza i że wszyscy będziemy zaskoczeni, to w Lęborku urzędnicy do kwestii podatku od nieruchomości, akurat to miasto znam i mam tam koleżankę, otrzymała tę pomoc, umorzenie podatku, nie w Olsztynie,
mieście wojewódzkim. O nie, nie nasze miasto. Odwrotnie. Odwrotnie się stało. Czy mam mówić dalej, bo mogę się jeszcze pochwalić, o co chodzi? Prosimy bardzo. No to jeszcze powiem, zacytuję. Z 90 któregoś mają takie w Urzędzie Miasta oświadczenia, jeśli się o coś zwracam, chcę coś umorzyć, przeczekać z podatkiem od nieruchomości, zapłacić później. Kiedyś i o to prosiłam na początku działalności, teraz już nigdy o nic nie prosiłam. To nadal funkcjonuje to z 90 któregoś oświadczenia o stanie majątkowym. I proszę Państwa, tam się wpisuje po prostu wszystko do rosołu. To tak jakbym składała to sprawozdanie nawet nie w Urzędzie Skarbowym obecnie, nawet nie w banku. Tu się wpisuje nawet takie rzeczy, które wiedzą, bo CIDG i tak dalej, to przecież to jest w tym samym Urzędzie Miasta, ale chociażby jaki dom, jakie mieszkanie posiadam, ile miesięcznie netto zarabiam, ile płacę za media, jakie mam samochody. To państwo mi w tej chwili wymagało tylko przychodu z danych miesięcy lub z tamtego roku i w porównaniu do tego do paru miesięcy. I było to ułatwienie, a na porządku lokalnym takie straszne rzeczy się dzieją. Więc to jakby dwa różne światy, nawet w obliczu teraz tego, co się dzieje. To pokazuje, że władza lokalna bardzo rzadko jest wybierana przez ludzi na podstawie kompetencji takich gospodarskich. Tu mieliśmy piękny przykład burmistrza Brwinowa i to widać było, że to jest prawdziwy gospodarz, ale na poziomie już tych miast wojewódzkich zwykle to jest jakiś taki człowiek z jakiejś teczki partyjnej i on absolutnie nie dba o mieszkańców danego miasta, tylko o dobre relacje ze swoją partią czy jakimiś tam plecami w ministerstwach ogólnie w Warszawie. Tak jak ciebie rozumiem. Rada Miasta nawet nie usiadła, nie pochyliła się nad tym, bo właśnie taką informację uzyskałam, bo jeszcze Rada Miasta musi zaklepać to rozporządzenie Rady Ministrów. No to nie, to nasza Rada Miasta nie wie, komu służy i dzięki komu ma pieniądze. To jest jakby temat w tej chwili już tutaj zapomniany. Tak jak ciebie rozumiem, bardzo doskwiera ci w twojej działalności gospodarczej ta rozbudowana biurokracja, że przedsiębiorca właściwie musi się przede wszystkim skupić teraz na tym, do którego urzędu z czym pójść, jakie druki wypełnić, żeby nie popełnić błędu. Michale, do ciebie pytanie, co tobie najbardziej doskwiera w działalności gospodarczej na ten moment? Od czego byś zaczął poprawę tego systemu? Może zanim powiem o sobie, to też skomentuję to, co przed chwilą usłyszałem. Rzeczywiście smutne jest to, że często ludzie, którzy idą do pracy w administracji państwowej czy w administracji lokalnej, samorządowej, nagle tak jakby się odrywają od swoich korzeni, od swoich właśnie współobywateli, współmieszkańców i zaczynają służyć nie ludziom, nie społeczeństwu, tylko państwu. Nie? To o tym nieraz mówiliśmy, ale to mnie właśnie bardzo uderzyło, że po prostu tak jakby traci się kontakt z tymi ludźmi i to już jest inny świat, oni żyją w innym świecie, oni żyją już tylko w świecie biurokracji i tylko dla państwa, tylko państwo się liczy, to cały czas obserwujemy, widząc co robi PiS z Polską i co robi PiS w rządzie, nie? Jeśli chodzi, także to taka bardzo smutna konstatacja, nie mogłem się powstrzymać, natomiast jeśli chodzi o mnie, no ja akurat, ja pracuję w branży budowlanej i tutaj sezonowość jest taka, że nawet nie mogę skorzystać za bardzo z tych form wsparcia, ponieważ te formy wsparcia, o których mówimy, one zakładają spadek obrotów w marcu i w kwietniu, natomiast branża budowlana ma to do siebie, że kiedy właśnie w styczniu, w lutym są niskie obroty, to w marcu, w kwietniu te obroty przyspieszają i jeszcze powiedzmy, jak realizujemy kontrakty, które były zawarte przed chińskim wirusem, to u mnie nie ma spadku obrotów, tylko jest wzrost obrotów, no i jak ja mam się zwrócić o pomoc, to po pierwsze, także nie mam szans na pomoc, ale ja generalnie też wychodzę z założenia takiego, jak tutaj Grażyna mówiła, że nie korzystała z tej pomocy, no teraz dopiero pierwszy raz z czystym sumieniem skorzystała, ja też w swoim życiu nie korzystałem z pomocy państwa, generalnie myślenie mam takie na temat tej pomocy, która jest, czy pomocy z Unii Europejskiej, czy dotacji unijnych, że
jest to pomoc, która różnicuje przedsiębiorców, która zaburza normalne, takie można powiedzieć uczciwe reguły, no gry można powiedzieć wolnorynkowej, ponieważ ona faworyzuje tych, którzy no czasami mają rzeczywiście jakiś tam pomysł powiedzmy, ale najczęściej to jest tak, że faworyzuje tych, którzy mają dojścia właśnie do tego systemu biurokratycznego, tych, którzy mają gdzieś tam znajomego, kolegę, czy kogoś, z kim się podziałkują, kto akurat rozpisuje te dotacje, kto umożliwia wzięcie tych dotacji, czy umożliwia być może teraz dostanie pomocy takiej bądź innej, albo większej niż inni. Także generalnie każdy taki system rozdawnictwa i dotowania jest to system, który różnicuje i który zaburza normalne, uczciwe reguły, można być konkurencji, bo w tym momencie ja nie korzystając, no mam gorszą sytuację niż firmy, które skorzystały czy skorzystają z takiej pomocy. No można powiedzieć, że jestem naiwny, że nie korzystam z tego, no akurat no wolę nie korzystać z pomocy państwa, tym bardziej, że ta pomoc państwa, tak jak Grażyna powiedziała, często jest obwarowana rzeczywiście wieloma warunkami, które tak jakby nakładają na ciebie kaganiec, że jesteś w tym momencie niewolnikiem tego państwa, bo jeśli, załóżmy, nie zrobisz tego, jakiegoś tam planu nie wykonasz, to później musisz oddać tę pomoc, tak, że później państwo ma na ciebie, można powiedzieć, cały czas cię trzyma pod pistoletem, bo ma na ciebie takiego haka, że czy ktoś, kto ci dał pomoc w tym przypadku, akurat państwo, że jeżeli nie spełnisz naszych warunków, bądź uchybisz w jakimś tam stopniu temu, co powinieneś spełnić, no to musisz wszystko zwrócić i cię puścimy, można powiedzieć, w skarpetkę. To jeśli mogę dołożyć jeszcze ten aspekt moralny tego, co Michał mówi, że te wszystkie dotacje państwa rozdawane nie tak, że równo, no bo tam w Amerykanie teraz próbują takiego system, że każdy tam dostaje tam, nie wiem, 1000 czy 10, jakąś tam kwotę, no to jeszcze jest w miarę niedeprawujący moralnie, jeśli to jest w systemie klęski żywiołowej, nie? Nie jest to pomoc socjalna taka, wiecie, za nieuprawianie czegoś, nie? Bo to w Unii Europejskiej dostaje się dotacje za nieuprawianie, czy niehodowanie i tak dalej. Ale tutaj ta pomoc jest obwarowana, że tak powiem, albo bardzo skomplikowaną procedurą. Nie mówię, że teraz te wszystkie pomoce, bo tam zdaje się ta mikropożyczka, czy tam mikropomoc to była jakaś dość prosta. Tu odsyłam do naszego programu z radcą prawnym Agnieszką z Krakowa, tam więcej na ten temat. Jeśli macie jeszcze pytanie, to Agnieszka kiedyś pytania w sprawach tych dostawania tej pomocy. Przesyłajcie na kontakt. Agnieszka chętnie się kiedyś z nami połączy, wcześniej siądzie nad tymi pytaniami i udzieli odpowiedzi, ale jeszcze do tej aspektu tego moralnego, że jeśli ta pomoc, tak jak Michał powiedział, ona dociera tylko do tak zwanych przyjaciół królika, czyli albo ktoś ma dojście, ma jakiegoś znajomego w tych strukturach, które tę pomoc dają, czy pomoc unijną, czy teraz tą pomoc państwową, albo potrafi dać łapówkę. Bo to nie każdy moralnie, wiecie, jest w kondycji takiej, żeby móc dać komuś łapówkę. Jest to coś obrzydliwego dla normalnych ludzi. No a są ludzie o obniżonym progu moralności i oni się praktycznie nie szczypią, żeby przekupywać urzędników, żeby dawać łapówki. Czyli mamy tak zwaną selekcję negatywną moralną, bo tu już nie jest takie uprzywilejowane przypadkowo ta społeczność przedsiębiorców, że raz tam temu dadzą, raz tam temu i tak dalej, tylko uprzywilejowani są ci, którzy korzystają ze swoich powiązań rodzinno, na przykład instruktor narciarski i bak! 5 milionów już ma za maseczki, które sobie można nałożyć na inną część ciała, bo na twarz się nie nadają, no to już wiemy, nie? No to jest właśnie ten przykład. No a drugi da łapówę, ordynarnie, chamsko da łapówę, czy tam podsunie samochód, prostytutkę, no różne tamte formy tych łapówek są. Czyli zobaczcie, co się dzieje ze społecznością przedsiębiorców. Ona się degeneruje moralnie. Ona otrzymuje, można powiedzieć, odwrotne wsparcie moralne, nie? Że zadaniem państwa, zobaczcie sobie, list do Rzymian, 13 rozdział, zadaniem władzy państwowej jest nagradzać uczciwych, a karać, i to tak w dupę lać ostro, tam miecz nawet jest wymieniony, tych, którzy postępują nieuczciwie. A ten system dotacji właśnie odwraca to działanie, Boże działanie państwa. Czyli nagradzeni są cwaniacy, złodzieje i krętacze. No i takich później mamy biznesmenów.
Czyli widać, że ta tak zwana pomoc państwa może pomaga na krótką metę, ale w perspektywie długoterminowej, z tego co mówicie, widać, że tak naprawdę nie pomaga przedsiębiorcom, a wręcz być może ich korumpuje, czy wprowadza właśnie w taki stan zniewolenia, o czym mówił redaktor Michał Fałek. Jeszcze odnośnie moralności chciałam was zapytać, co sądzicie o pozwach? Na przykład jedna z warszawskich siłowni złożyła pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Powodem są straty poniesione w wyniku zawieszenia działalności siłowni w całym kraju z powodu koronawirusa. Firma domaga się 274 tysięcy złotych odszkodowania. Czy według was takie pozwy są moralne? Michał Fałek. Taki pozew jest moralny. Można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeżeli by ta siłownia funkcjonowała w dalszym ciągu, no bo tak, mamy sytuację klęski żywiołowej, znaczy klęski, nawet nie żywiołowej, tylko rzeczywiście nadzwyczajną i zgadzamy się z tym, że trzeba było zrobić lockdown państwa. Czy państwo zrobiło to, czy PiS zrobił to odpowiednio? No my mówimy, że zrobił to za późno, ponieważ kiedyby zamknął szczególnie no, te działy gospodarki, gdzie są kontakty między ludźmi intensywne, wcześniej, dużo wcześniej, no dwa tygodnie wcześniej, trzy tygodnie wcześniej można to było zrobić, to być może dzisiaj już byśmy mieli pootwieraną gospodarkę w większym stopniu niż mamy w tym momencie. I może byśmy mieli już nie 300 czy nawet 500, jak wczoraj było przypadków dziennie, tylko byśmy mieli tych przypadków 20, 30 czy 15. To jest kwestia tego, że rzeczywiście państwo zachowało się opieszale, ale państwo, no tutaj zrobiło, to już też mówiliśmy, no zrobiło za późno, ale zrobiło właściwe kroki, no w tym sensie, że rzeczywiście trzeba było zamknąć pewne dziedziny gospodarki. I teraz pytanie, czy jeżeli ta siłownia była otwarta, byłaby otwarta, to po pierwsze, czy ludzie w czasie tego chińskiego wirusa czy chińskiej zarazy chodziliby do siłowni, czyli czy ta siłownia i tak by, bo ja uważam, żeby nie chodzili, albo by dużo mniej tych osób chodziło, czyli i tak by, można powiedzieć, straciła znaczną część przychodów, na które liczyła. To po pierwsze. A po drugie, czy jeżeli by się okazało, że ktoś w siłowni, któryś z klientów złapałby tę chińską zarazę, tego wirusa i złapałby chorobę, przywlókłby do swojego domu, to czy później właściciel tej siłowni nie powinien spodziewać się zagrożenia jakiegoś, czy liczyć się z pozwem ze strony klienta, który w tej siłowni się zachorował, tak? Czy złapał chorobę, czyli w tym momencie no jest to takie, można powiedzieć, trochę jednostronne i nie patrzące na drugą stronę, tak, postępowanie tego człowieka. Natomiast jeśli chodzi o możliwość, o inne pozwy, tak, ja rozumiem, ja na przykład zgadzam się z pozwami, o których mówimy, czy o których wiemy, że są w Hiszpanii, tak, czyli są pozwy rodzin osób, które zmarły z powodu koronawirusa wobec państwa za to, że państwo zlekceważyło pewne procedury, za późno zareagowało i tak dalej, tak? No to tutaj się zgadzam z tymi pozwami. Natomiast pozew przedsiębiorcy, który nie mógł pracować, kiedy wszyscy inni też nie mogli pracować, ja uważam, że za bezzasadny i to jest przegrana sprawa. Paweł Chojecki. No tu na tę sprawę można spojrzeć od strony zadań państwa. Czy do zadań państwa należy ochrona granic? Proste pytanie. Czy państwo, rząd, biorą pieniądze za to, że zobowiązują się chronić granice Polski przed atakiem zewnętrznym, przed zagrożeniami zewnętrznymi? No i odpowiedź na to jest tak. Państwo polskie bierze bardzo wielkie haracze, no i przyjęło na swój, to normalne zresztą, obowiązek na siebie obrony granic. No i teraz, to nawet minister Macierewicz wielokrotnie mówi, że zostaliśmy zaatakowani bronią biologiczną przez komunistów chińskich. Nie? Wielokrotnie, ostatnio chyba wczoraj na antenie Radia Maryja, czy jeszcze gdzieś tam, minister Macierewicz o tym mówi. No zresztą nie tylko on, ale wielu innych jeszcze ekspertów. Nawet jeśli to nie był atak bronią biologiczną, czyli celowe rozsianie tego komunistycznego wirusa na cały świat, no to na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości, jaki by zresztą nie był, no bierze odpowiedzialność za wpuszczenie tej zarazy do Polski. Nie? To jest oczywista oczywistość. No, miał narzędzia, ma granice, ma
służby graniczne, ma wojsko, policję, agencję, ma sanepid, ma ten urząd, jakiś inspektorat, jakiś tam sanitarny, nie? Może ludzi do kwarantanny dawać, może zawiesić połączenia, może zamknąć granice dla niektórych ludzi i tak dalej, czyli ma całą gamę mechanizmów ochrony granic i bierze za to pieniądze. I teraz państwo Prawa i Sprawiedliwości, rząd wpuścił do Polski tego wirusa komunistycznej partii Chin. To jest fakt, nie? Wpuścił. I teraz no, z tym można deliberować, co dalej zrobić. Czyli wziął pieniądze za niewpuszczanie, a wpuścił. Nie? Sprzeniewierzył się podstawowemu zadaniu. No to tak jakbyśmy wynajęli firmę ochroniarską, że będzie nam pilnować tam, nie wiem, domu i tak dalej, a przyszliby złodzieje i obrabowaliby dom. No to możemy do firmy ochroniarskiej zwrócić się z prośbą czy z żądaniem pokrycia strat? No ja odpowiadam, że tak, no bo wzięli na siebie obowiązek, wzięli pieniądze za to, to wszystko PiS zrobiło, no a nie wywiązali się z umowy. Nie wywiązali się z umowy, no to teraz muszą ponieść konsekwencje. I Jarosław Kaczyński wczoraj, zdaje się, tam mówił... W rozmowie z Gazetą Polską powiedział, że można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, iż wprowadzenie stanu klęski uruchomiłoby tak zwany przemysł prawniczy w kierunku uzyskiwania odszkodowań. Czyli mówi, że gdybyśmy wprowadzili stan klęski żywiołowej, posypałyby się pozwy. A no już szkoda, zaczęły się te szkoda, pozwy. Że właśnie nie wyjaśnił, jak stan klęski żywiołowej zrzuca na rząd odpowiedzialność za uratowanie Polski przed epidemią, a jak brak klęski żywiołowej znosi tę odpowiedzialność. I już Prawo i Sprawiedliwość i rząd nie są odpowiedzialni za zniszczenia, jakie wpuszczenie tego koronawirusa do Polski spowodowało. To już tylko w tym umyśle Jarosława Kaczyńskiego tu jakaś różnica się pojawia. Z przyczyn moralnych ja nie widzę żadnej różnicy. Czyli z tego, co mówi Jarosław Kaczyński, największym problemem nie jest to, jak uratować Polskę przed koronawirusem, jak ale nie zapłacić odszkodowań. Nie zapłacić odszkodowań. Jasna sprawa. Tutaj od siebie dorzucę taki przypadek, o którym już wspominaliśmy na wizji, że 7-letnia dziewczynka zachorowała na koronawirusa, dlatego że zaraziła się od policjantki. Czyli tutaj widać, że już ten brak ostrożności w polskiej policji no, wpływa na zdrowie dzieci. Także służba, która ma chronić, okazało się, że no oczywiście rozumiem, że to nie z woli tej służby, to nie jest złośliwe zarażenie. Ale taki jest skutek. Ale taki jest skutek, że policja nie mając właściwych procedur, nie zachowując ostrożności, doprowadziła do zarażania ludzi postronnych, których ma chronić. Przechodzimy do Waszych pytań i komentarzy, za które serdecznie dziękuję. Grzegorz Zawadzki. Deprawowanie przedsiębiorców to niszczenie klasy średniej, która w Polsce postrzegana jest socjologicznie jako grupa społeczna niezależna od państwa. Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo rzadko się o niej mówi, bo mówi się o tych wysokościach, o daninach, o tych biurokracji i tak dalej. O tym aspekcie moralnym, no to nie wiem, czy ktoś oprócz nas mówi. Ja przypominam dwóch takich morderców z XX wieku, czyli Stalina i Hitlera. Nie? Kiedy oni mieli problem z ludźmi religijnymi, czy z systemami religijnymi, z cerkwią prawosławną, czy z kościołami, tu z kościołem katolickim, czy kościołami ewangelickimi w Niemczech głównie, no to zastosowali dwie różne formy walki z religią. Towarzysz Stalin, wszystkich rozstrzelać, nie? No to taki dosyć prosty system. A towarzysz Hitler, też zresztą przecież socjalista, tylko taki brunatno-narodowy, powiedział nie. Tam wystrzelać to zdążymy, jak będzie trzeba, ale najpierw ich skorumpujemy. Przekupimy. I to się udało. Najpierw Mussolini to przećwiczył na Watykanie, że przekupił praktycznie papieża i kardynałów, dał im też państwo Watykan, bo to, żebyście wiedzieli, to Mussolini dał kościołowi katolickiemu stolicę, czyli na własność państwo Watykan i oni mu jedli z ręki. Na wszystkich państwowych uroczystościach kardynałowie występowali, wysocy dygnitarze kościelni jak leci. W Niemczech też ta taktyka Hitlera przekupienia
przywódców kościelnych w zdecydowanej większości zadziałała. Tylko nieliczni księża katolicy, nieliczni pastorzy, takie jak na przykład pastor Bonhoeffer, który został wręcz już tuż przed zakończeniem wojny na specjalny rozkaz Hitlera zamordowany, właśnie tak nienawidził tych prawdziwych pastorów, którzy sprzeciwili się tej totalitarnej, bezbożnej władzy, że chociaż już imperium upadało, no to jeszcze tego pastora wydał rozkaz, żeby go zamordować i praktycznie tuż przed tak zwanym tym końcem wojny ten pastor został zamordowany. Także dzisiaj to samo realizuje się na przedsiębiorcach. To jest program Unii Europejskiej, czyli program socjalistyczny, skorumpować przedsiębiorców i uzależnić od państwa. W tym momencie tracimy klasę średnią, tak jak nasz widz tu słusznie zauważył, bo klasa średnia to jest właśnie, można powiedzieć, sól ziemi. Dlatego porównuję często dzisiejszych przedsiębiorców walczących z socjalistycznym państwem do żołnierzy wyklętych. Bo jeśli was stracimy, uczciwych przedsiębiorców, stracimy, można powiedzieć, ludzi niezależnych w społeczeństwie, niezależnych materialnie, a socjaliści ich się boją najbardziej. Magok, czy to prawda, że za Niemca podatki były mniejsze? Do kogo? Czy to tylko legenda? Kto chce? Zwykle podatki rosną w czasie. W ostatniej historii, kiedy rozpoczęto podatek dochodowy, czyli zaczęto karać ludzi za to, że więcej zarabiają, nie? To jest początek XX wieku. W Stanach Zjednoczonych wprowadzono wtedy podatek dochodowy, tu pewnie w Europie, pewnie trochę wcześniej. Nie studiowałem tego zagadnienia, ale kiedy już wprowadzono ten podatek od dochodów, no to on cały czas rośnie. Także to jest oczywiste, nawet patrząc na upływ czasu, to jest oczywiste, że za Hitlera i czy 50, czy 100 lat potem, no to te podatki będą wyższe, jeśli nie zatrzymamy socjalizmu. Grażyna Bryk, Michał Fałek, do was pytanie, Rafał Bąk. Zastanawiałem się nad domkiem letniskowym pod wynajem. Czy to takie łatwe, jak mi się wydaje, domek, kawałek łąki i kolokwialnie mówiąc, zbijam kasiorę, czy się nie wygrzebię spod papierów, co byście radzili naszemu widzowi? No może jak ja siedzę w turystyce, jeszcze potem o podatku coś wspomnę, ale odpowiadając na to pytanie, no to właśnie tu rozmawialiśmy, że jeśli sobie postawi domek do 35 metrów, to jest dosyć prosta sprawa wybudować tenże, a potem działalność wydaje się, jeśli wejdzie w agroturystykę, no to jeszcze jako tako z tym jednym domkiem da radę, bo można potem zawiesić działalność, albo jest to działalność dołączona do działalności rolniczej, więc różne są pomysły na to działanie. Trudno mi się teraz tu odnieść, bo czy to mieszczuch by wybudował ten domek i dorabiał sobie, czy rolnik, czy byłaby to tylko jedyna forma działalności i zarabiania pieniążków. No ale tak generalnie to wszystko później, no troszeczkę można tu lawirować, szukać pomysłu, żeby aż tak nie być od razu scapionym, używam kolokwialnych słów, ze wszelkimi opłatami, to tak bym odpowiedziała. Bardzo dziękuję. Michale, czy chciałbyś coś dodać? No, my wielokrotnie mówiliśmy, nawet przedstawiając założenia Partii Ruch 11 listopada, że jesteśmy za tym, żeby jeżeli ktoś ma prawo własności do ziemi, to robił na tej ziemi, to mu się żywnie podoba. Czyli również mógł sobie zbudować dom. No, nie tylko do 35 metrów, niestety tak jest w Polsce. Bardzo dziękuję wam za udział w programie. Mam nadzieję, że wkrótce w ramówce telewizji Idź Pod Prąd na trwale zawita program gospodarczy. Była z nami Grażyna Bryk. Grażyna, czy chciałabyś coś na koniec jeszcze powiedzieć do naszych widzów? Może tak, że rzeczywiście trzeba dużej odwagi, żeby prowadzić firmę. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jesteśmy bardzo odpowiedzialni też za naszą załogę. Dla mnie zawsze załoga stanowiła firmę, więc te wszystkie moje działania obecne też są pod tę załogę. Oni dobrze wiedzą, że są przeze mnie jakby
póki mam siły i możliwości właśnie obecne, utrzymać ich, bo to są wieloletni pracownicy. Szkoda tylko, że jeszcze tu muszę łyżkę dziegciu wrzucić, że taki podatek akurat, który ja płacę, PIT 4R, obciąża tych pracowników, obciąża mnie. Wszyscy za karę płacimy jeszcze jakiś podatek, który w 2008 bodajże był wprowadzony. Ale dlaczego nikt tego nie znosi? Znowu wracamy do obciążeń. Także chciałabym czymś optymistycznym, życzę hartu ducha i odwagi, ale rzeczywiście idee ruchu 11 listopada mogłyby tu tylko pomóc przedsiębiorcom. To tyle ode mnie. Ja jeśli powiem coś zachęcającego, to że w wielu przedsiębiorstwach pojawiają się takie relacje przyjacielsko-rodzinne. Tu Grażyna powiedziałaś właśnie o takim świadomości, że przedsiębiorca jest odpowiedzialny za swoich pracowników, no a chrześcijańska etyka, znajdująca się oczywiście w Biblii, no to jest, żeby pracować tak jak dla Chrystusa. Nie? Że to, wiecie, to w Polsce to nikt o tym chyba nie mówi, że mam swoje obowiązki wobec pracodawcy traktować naprawdę bardzo poważnie, tak jakbym służył Bogu. Nie? To oczywiście nie jest żadne bałwochwalstwo czy jakaś gloryfikacja, ale to jest porządne wywiązywanie się ze swoich zadań. Jeśli mamy taki układ, czyli chrześcijańskiego pracodawcę, który nie goni za swoim zyskiem, ale przede wszystkim rozumie swoją odpowiedzialność za firmę i za pracowników, nie? I pracownika, który stara się całym swoim sercem, nie tam, żeby okradał w ogóle, ale dobrze wykonuje swoje obowiązki, na które się umówił z pracodawcą, to mamy bardzo zdrowy układ, którego nawet komuniści, socjaliści czy inni hitlerowco-faszyści nie potrafią zburzyć. Nie? Wtedy pojawiają się różne możliwości zmniejszania tych danin złodziejskiemu państwu, nie? Żeby jak najmniej oddawać złodziejskiemu państwu. Z kolei jeśli wprowadzimy wojnę pomiędzy pracodawcę, to komuniści są mistrzami, socjaliści, żeby napuszczać jednych na drugich. Wtedy się zaczynają donosy, wtedy się zaczynają kontrole, PIP-u, SRIP-u, skarbówki i tak dalej. I wtedy pada firma, no i pracownicy ci otumanieni przez zło się cieszą, no tak, firma upadła. No ale teraz, ale gdzie ty będziesz baranie pracował? A to on tak już nie pomyśli. Dlatego bardzo apelujemy do naszych widzów. Starajcie się budować ze swoimi zależności, kim jesteście, czy pracobiorcami, czy pracodawcami. Starajcie się budować jak najlepsze relacje zaufania. To w każdym systemie, niezależnie jaka okupacja będzie, ułatwi wam, nam przetrwanie. Także bardzo dziękuję ci, Grażyna, że poświęciłaś swój czas. Wiem, że teraz go masz naprawdę niewiele, ale myślę, że do tematu przedsiębiorców jeszcze wrócimy, szczególnie na zjeździe Idź Pod Prąd już w czerwcu. Także dziękuję ci za udział i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Był z nami również redaktor Michał Fałek. Dziękuję ci za udział. Ale czekajcie. Dziękuję, ale ja mam jeszcze jedno ogłoszenie. To proszę bardzo. Już obiecuję tu od paru dni, który już raz żeśmy zapomnieli i teraz już też nie dopuszczę do tego. Chciałem powiedzieć o gitarach, bo to jest istotna powiedzmy część tego, co robimy. A jeszcze nie było komunikatu za kwiecień z racji tego, że rzadko bywam w programach, no więc przechodzę do liczb. Więc jeśli chodzi o kwiecień, to zakończyliśmy ten miesiąc wynikiem 1049 gitar, co naprawdę uważam za wielki sukces, tym bardziej, że ostatnie dwa dni to był rzeczywiście taki no, intensywny finish, sportowy finish. Nie mamy, można powiedzieć, teraz możliwości śledzenia wydarzeń sportowych, to przynajmniej tutaj żeśmy się pasjonowali przez ostatnie dni miesiąca kwietnia. Dziękujemy wam bardzo za tę hojność. Też kwota była bardzo wysoka, bo wsparliście funkcjonowanie telewizji Pod Prąd kwotą 75,5 tysiąca złotych oraz funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego kwotą 20 tysięcy złotych. Dziękujemy wam bardzo za to. No, jeszcze zapewne Paweł coś doda od siebie, natomiast jeszcze powiem wam, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy w miesiącu bieżącym. Też wygląda to dobrze, ponieważ na 13 kwietnia mieliśmy 406 gitar, a na 13 maja mieliśmy, czyli na dzień wczorajszy, 417 gitar. O 10, o 11 więcej niż miesiąc wcześniej. Dzięki wielkie, gnamy dalej.
Bardzo dziękujemy za ten raport. Bardzo jest on zachęcający, szczególnie, że wiemy, że teraz jest coraz trudniej finansowo dla wszystkich Polaków, a wy wciąż jesteście niezawodni, a wręcz jeszcze więcej ofiarujecie na telewizję Idź Pod Prąd. Ja apelowałem do naszych widzów, że w tym trudnym czasie, jeśli wasz biznes czy wasze pensje spadły, to ograniczcie wpłacanie na naszą telewizję. Jakoś wspólnie, jak to się mówi, zaciśniemy pasa, będziemy oszczędzać i przeżyjemy. Ale bardzo was prosimy, bądźcie z nami. Czyli nawet niech to będzie 5 czy 10 zł, ale my chcemy wiedzieć, że wy dalej nas wspieracie. To jest dla nas bardzo ważne. To jest też ważne przecież dla całego tego naszego otoczenia, które nas obserwuje. Przecież oni już ogłaszają nasz koniec, nie wiem, który miesiąc z rzędu, no już parę lat. Mówią, przecież jak Marian Kowalski odszedł, to już mówię, nie, no to kilka tylko tygodni czy miesięcy i to wszystko zniknie, rozwali się i tak dalej. Także życzą nam dobrze każdego miesiąca, dlatego wasze wsparcie to jest dla nas wielka zachęta. To jest wielka zachęta i to jest też znak, że telewizja Idź Pod Prąd. To jest środowisko, po pierwsze, ludzi poważnych i zdeterminowanych do tego, by odbudować Polskę najpierw moralnie, a potem w każdym innym obszarze naszego życia. I że jesteście ludźmi samodzielnie myślącymi, którzy żaden jełop, żaden hejter nie nałoży wam gnoju do głowy i nie zaczniecie nienawidzieć tego, co kiedyś kochaliście, tego, co prowadziło was do prawdy, mądrości, a wielu do poznania Biblii i osobiście Jezusa Chrystusa. Także to jest dla nas ważne. Oczywiście dajecie też możliwość finansowania i finansowego przetrwania naszej telewizji, chociaż to jest, można powiedzieć, czynnik drugi, bo najpierw są ludzie, a potem pieniądze dopiero, nieodwrotnie. Pamiętam, jak na którymś zjeździe Idź Pod Prąd powiedziałeś, że ja wam nie powiem, co macie myśleć, bo macie myśleć samodzielnie, to wyróżnia środowisko Idź Pod Prąd. Tak, była to trudna próba. Marian Kowalski sprowadził człowieka, no, który, że tak powiem, należy do kręgu lobby, no, powiedzmy, niewolnościowego w Polsce. Ale widzę, i on zaczął opowiadać na zjeździe, zaczął opowiadać ten człowiek przy milczeniu Mariana takie kucypały, że najwięcej agentów w Polsce to mają Żydzi! Najwięcej Amerykańcy mają! Ruscy nic nie mają. Hidole nic nie mają. Mówię o komunistach chińskich. Żydzi, panie! Żydzi i Amerykanie to są najgorsze wrogi i one zniszczą Polskę! No tak ten pajac opowiadał. Marian siedział cicho, ani słowa. Ludzie zaczęli, nasi się wnerwiać. Niektórzy zaczęli wychodzić. Tam, wiecie, ze 200 ludzi jest. No wreszcie skończył. No i ja siedzę, bo ja nie chciałem nawet siąść przy tym dziadzie. Nie? Siedzę razem z ludźmi, nie? No a wreszcie ktoś mówi: panie Pawle, czy tam pastorze, no i co pan na to? Niech pan powie, co mamy o tym myśleć. O, w bardzo trudnej sytuacji byłem. Ale to Bóg mi dał właściwe myślenie na ten czas. Odwróciłem się i powiedziałem proste jedno czy dwa zdania. Jeśli ja bym wam teraz miał mówić, co na tę komunistyczną, już nie powiedziałem, ale komunistyczno-chińską narrację, co wy o tym macie myśleć, to znaczy, że mój trud poszedł na marne. No i wtedy burza oklasków wyprowadzi dziada, na kopach wyleciał. To była niesamowita chwila, a już za chwilę szósty zjazd klubu Idź Pod Prąd. Niesamowite niespodzianki, do nich za chwilkę przejdę. Na początku jeszcze pożegnam Michała Fałka. Dziękuję ci za udział w programie i dobre wieści. Dziękuję wam, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Zachęcamy was do wsparcia idzpodprad.pl/wsparcie. A teraz krótki klip, gnamy dalej i wracamy do szóstego zjazdu klubu Idź Pod Prąd.
na dowód tego, że gnamy dalej. Szósty zjazd klubów Idź Pod Prąd i niesamowici goście potwierdzili swój udział. Tylko przypomnę, że jest to zjazd internetowy w dniach 11-14 czerwca tego roku. Na zjeździe wystąpił m.in. generał Robert Spalding, były doradca Donalda Trumpa, Solomon Yu, wiceszef republikanów za granicą, redaktor Hanna Shen, korespondentka Idź Pod Prąd na Tajwanie i oczywiście pastor Paweł Chojecki. Jeszcze ta lista oczywiście nie jest zamknięta, ale już możecie przesyłać dalej swoim znajomym, bo tutaj dobra wiadomość, że w zjeździe będzie można uczestniczyć również w przypadku, kiedy nie jesteście członkami klubów Idź Pod Prąd. Zapiszcie się na stronie idzpodprad.pl/zapisy. Tam trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeśli nie jesteście w klubie Idź Pod Prąd, wybrać opcję, że nie jestem członkiem klubu Idź Pod Prąd, ale mimo wszystko wtedy będziecie mogli uczestniczyć w części zjazdu, w części wykładowej. Pastor Paweł Chojecki, czy chcesz jakoś zachęcić do udziału będzie, w tym wielkim wydarzeniu? Będzie to dla nas kolejny test. Już zjazdy chrześcijan i konferencję kreacjonistyczną zrobiliśmy przez internet. Teraz czas spróbować zjazdu Idź Pod Prąd. No nie wiem, jak zaśpiewamy hymn z taką mocą, bo to była zawsze ważna część naszego spotkania, że 200 gardeł. No, to jest przeżycie, kiedy śpiewa razem hymn. Zobaczymy, jak to osiągniemy. Cieszę się, że z tych znamienitych gości, to nie jest oczywiście koniec listy. Myślę, że będziemy jeszcze szczególnie dla członków klubów robić warsztaty dziennikarskie, dyskusje polityczne, panele dyskusyjne. Także teraz można powiedzieć, że mamy jeszcze szersze spektrum możliwości, ponieważ tak to musimy zaprosić gościa. No, nie mówię, że to się z kosztami wiąże, ale zwykle tacy ludzie, jak na przykład Solomon Yu, mają wypełniony grafik, że na przykład na 3 czy 4 dni do Polski, no trudno im przyjechać, a poświęcić nam kilka godzin ze swojego już grafiku, a to już Solomon Yu, generał Spalding, już się zgodzili, pani Hania oczywiście też, ale rozmawiamy jeszcze z kilkoma innymi bardzo takimi, myślę, pożądanymi dla środowiska Idź Pod Prąd gośćmi. Stąd myślę, że ten zjazd pod względem merytorycznym będzie najlepszy z dotychczasowych, choć pod względem przeżycia wspólnoty, prawdopodobnie nie siądziemy przy ognisku razem, ale pomyślimy, jak to wam zrekompensować. Czekamy też na wasze pomysły, ale prosimy, już zapisujcie się. No, ilość miejsc jest ograniczona. Na razie 500 jest tą granicą. Czekamy na wasze zapisy na stronie idzpodprad.pl/zapisy. Jeśli temat przewodni to wolność czy komunizm. Wolność czy komunizm, bo w tym momencie jesteśmy chyba wszyscy świadomi, że świat wolnych ludzi został zaatakowany. Możemy się różnić nad, można powiedzieć, rozłożeniem akcentów, skąd ten atak przychodzi, gdzie jest najgroźniejszy. Jedni będą mówić, że atak ten biologiczny, w tym sensie, że zabiją część ludzi. Inni powiedzą, że to atak na gospodarkę. Inni jeszcze powiedzą, że to jest atak na wolności obywatelskie. A może to jest atak na wszystko razem? Ale zadajmy sobie właśnie jasne pytanie, kto ten atak sprowokował? Kto za niego ma zapłacić? To jest kluczowe pytanie i tu komunistyczna agentura próbuje rozmyć tropy. Że to, wiecie, tam kosmici, że to wszystko tam na przykład Soros albo tego, a Chińczycy komunistyczni? Gdzieś to grzeczne dzieci, gdzież oni mogliby żuczka zabić, czy kwiatek zerwać i zniszczyć. To są tak miłujący pokój towarzysze, że 100 milionów ludzi niestety własnym życiem musiało zapłacić za ich rządy. A jako wstęp do zjazdu w niedzielę 31 maja o godzinie 17 zapraszamy na dyskusję online dla członków klubów Idź Pod Prąd o książce Niewidzialna wojna, jak Chiny w biały dzień przejęły wolny zachód, autorstwa generała Roberta Spaldinga. Spotkanie będzie mieć charakter zamkniętych i tutaj uwaga, prosimy o zgłoszenia na adres kluby @idzpodprad.pl.
www.wojsko.pl. To będzie też nasza taka próba, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, próba, jak nam wyjdzie dyskusja w gronie kilkudziesięciu, czy może ponad 100 osób, nie? Czy jest to w warunkach internetowych, czy jest to do opanowania, także to będzie taki test przedzjazdowy, szczególnie zapraszam każdego z klubu. A my przypominamy o akcji hashtag support Greta, czyli wsparcie dla polskiej ilustratorki Grety Samuel. Już wiemy, że mamy wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, z Hongkongu, z Tajwanu, także prosimy Was, żebyście podawali dalej, szczególnie artykuł ze strony angielskiej Against the Tide TV, link na czacie i w opisie filmu. Mam nadzieję, że wkrótce Greta jeszcze zawita na antenie naszej telewizji. Polecamy program wtorkowy. My się widzimy po godzinie 18:00, serwis informacyjny, a w dogrywce porozmawiamy o nowym dokumencie braci Sekielskich, Zabawa w chowanego, który ma swoją premierę już w sobotę 16 maja o godzinie 10:00. Wtedy też tuż po zakończeniu tego filmu zrobimy specjalny program, czyli w sobotę przed południem na gorąco. Na gorąco, a teraz pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. A jeszcze zapomnieliśmy. A 1% na fundację. Jeszcze 1%, dużo ogłoszeń. Możecie przekazać 1% podatku dochodowego na fundację Twój Ruch. Teraz na planszy widzicie szczegóły, numer KRS, także cały czas to obowiązuje. Dziękujemy za Wasze wsparcie w imieniu młodych z fundacji Twój Ruch. A teraz zapraszam Was jeszcze z taką reminiscencją do Izraela. Jeszcze zanim wybuchła na pełną skalę ta, jedni mówią w ogóle przypadkowa, inni mówią celowa epidemia wirusem komunistycznej partii Chin. To jeszcze był świat, który niektórzy mówią, że już nie wróci, ale może się mylą. Zobaczymy. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział w programie. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Do zobaczenia już po godzinie 18:00. Do zobaczenia. Z tyłu ten kościół to oczywiście nic ważnego, ale przyjmuje się, że gdzieś mniej więcej w tym miejscu był dom Marty, Marii i Łazarza. Tu rozegrała się bardzo ważna lekcja dla kobiet. Pamiętacie? Jedna, Marta, bardzo troszczyła się o dom, żeby wszystko było dobrze wysprzątane, ugotowane, żeby goście byli godnie przyjęci. Wręcz nawet patrzyła z podełba na swoją siostrę, która niekoniecznie koncentrowała się na wystroju domu czy potrawach, ale oczekiwała Jezusa. I kiedy On się tylko pojawił, od razu poleciała i upadła Mu do nóg. Chciała z Nim rozmawiać. Wtedy przyszła druga siostra, ta właśnie zorganizowana, po to, żeby ją opieprzyć. No, ale był Jezus, to się trochę wstrzymała i mówi: Panie Jezu, oszań ją, zobacz, nic nie robi, tylko, tylko. Tylko zajmuje się ważniejszymi rzeczami. Owszem, utrzymanie domu, porządek, gotowanie, to są bardzo ważne sprawy. Bez nich praktycznie nie moglibyśmy funkcjonować. Ale warto pamiętać, że są sprawy jeszcze ważniejsze. Że od wygody i nasycenia gości ważniejsza jest atmosfera. Przyjmujmy gości, przygotowujmy się na ich właściwe przyjęcie. Ale pamiętajmy, że nie tylko rzeczy i otoczenie, ale przede wszystkim nasza miłość do tych ludzi są kluczem. A ponad tym wszystkim, ponad rzeczami gospodarskimi, ponad więziami międzyludzkimi, jest przecież jeszcze coś najważniejszego. Nasza więź z Bogiem. Pamiętajmy o priorytetach. Tu rozegrała się bardzo ważna lekcja priorytetów. Nie troszcz się tak bardzo o to, co nieważne, ale skup się na tym, co najważniejsze.